Czcigodni księża, wielebne siostry, drodzy współbracia, szanowni państwo. Chciałbym w tym moim wystąpieniu przedstawić duchową sylwetkę księdza Stanisława Szulmińskiego, naszego współbrata, sługę Bożego. Zanim natomiast o tej sylwetce duchowej, to tylko w nawiązaniu jak gdyby do pierwszego wykładu w formie powiedzmy przypomnienia możemy życie księdza Stanisława podzielić na cztery etapy. Nas będzie interesował ten trzeci etap życia księdza Stanisława Szulmińskiego, a więc jego pobyt w Stowarzyszeniu Apostolstwa Katolickiego, jeszcze wówczas nazywanego, noszącego nazwę Pobożne Stowarzyszenie Misyjne. Jak doszło do tego, już trochę ksiądz Franciszek, mój przedmówca, powiedział, że wpływ na duchowość księdza Stanisława Szulmińskiego, na jego powołanie, na rozwój powołania kapłańskiego, ale także zakonnego, co istotne, wywarł jego pierwszy ojciec duchowny, spowiednik, ksiądz Dworzecki, świętobliwy kapłan kościoła pod wezwaniem Świętej Trójcy w Kamieńcu Podolskim. Będąc pod wpływem duchowym tego kierownika duchowego, ksiądz Stanisław jeszcze jako maturzysta, świeży maturzysta, rozeznaje swoją drogę do życia zakonnego. To jest pierwszy sygnał, pierwszy etap. A natomiast ksiądz Dworzecki jest kapłanem diecezjalnym, pomimo tego, że miał już wtedy pozwolenie od swojego biskupa na wstąpienie do zakonu, przedłożył to swoje pragnienie bycia zakonnikiem nad potrzeby ludności, której posługiwał. Nie mając swojego następcy, musiałby zostawić parafię, jak pisze w swoim liście ksiądz Stanisław Szulmiński do generała w 1937 roku, ten list do niego wysyła, to postanawia zostać jednak dalej na parafii, strukturach diecezjalnych. Jego tragiczne też losy, bo ksiądz Dworzecki rzeczywiście był jednym z nielicznych księży, którzy do końca był w diecezji, aresztowany, pobity tak mocno, że złamano mu kręgosłup, jako inwalida, sparaliżowany od pasa w dół, odesłany z powrotem do Kamieńca Podolskiego, już do końca życia nie wstawał z łóżka, a pomimo to pełnił posługę kapłańską, więc jest takim kapłanem niezłomnym, więc ten przykład ksiądz Stanisław Szulmiński miał właśnie dobry przykład od swojego proboszcza z Kamieńca Podolskiego. Później to jego powołanie odnawia się, będąc w Instytucie Teologicznym w Tarnowie, w Seminarium Tarnowskim. Po rozmowie z ojcem duchownym jednak dochodzi do przekonania i podejmuje taką decyzję, że przyjmie święcenia kapłańskie w strukturach diecezji kamienieckiej. Tak się też dzieje 8 lipca 1923 roku w Buczaczu z rąk księdza arcybiskupa, jeszcze wówczas biskupa Piotra Mańkowskiego, przyjmuje swoje święcenia. Zostaje wysłany na studia w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Tutaj jego kierownikiem duchowym jest ksiądz ojciec Jacek Woroniecki. Na tym slajdzie zaznaczony fioletową strzałką, to jest zdjęcie z 20, zdaje się, roku 4. Tam jeszcze na nim nie ma księdza błogosławionego Stefana Wyszyńskiego, studenta. To jest jego przed rozpoczęciem jego studiów. Natomiast mamy na tym zdjęciu troje sług Bożych. Czerwoną strzałką zaznaczony Stanisław Szulmiński, a żółtą ksiądz Władysław Korniłowicz, już też przywoływany duszpasterz Lasek. Ta przyjaźń pomiędzy tymi trzema sługami Bożymi będzie trwała aż do końca, aż do wybuchu wojny. Będą mieć ze sobą kontakt, będą ze sobą współpracować. I będąc pod kierownictwem ojca Jacka Woronieckiego, rzeczywiście powtórnie podejmuje temat powołania do zakonu. I jak pisze siostra Stabińska w biografii księdza Szulmińskiego, to właśnie ojciec Jacek Woroniecki miał mu odradzać wstąpienie do
jednego z tradycyjnych zakonów, ale poszukanie jakiejś, jak to pisze siostra Stabińska, nowocześniejszej kongregacji. Ksiądz Franciszek już wspominał, że do spotkania z księdzem Wojciechem Turowskim, tym pierwszym palotynem, który wywarł na księdzu Szulmińskim ogromne wrażenie właśnie poprzez swoją pokorę, poprzez swoje oddanie sprawie Kościoła, swoją działalność na rzecz misji także, bo jest założycielem kółka akademickiego w Warszawie, w Poznaniu, kółek misyjnych. Był też organizatorem Międzynarodowego Kongresu Misyjnego w Poznaniu, pierwszego takiego wydarzenia wielkiego w roku 27 na przełomie września i października, gromadzącym grono wielu wspaniałych prelegentów z zagranicy. Ta pasja księdza Wojciecha Turowskiego tak bardzo dotknęła, poruszyła księdza Stanisława Szulmińskiego, że właśnie postanawia związać swoją przyszłość ze Stowarzyszeniem Pobożnym, Stowarzyszeniem Misyjnym. Myślę, że postać księdza Turowskiego wymaga osobnego, pogłębionego jakiegoś studium, może w przyszłości seminarium w Ołtarzewie podejmie także ten temat i przygotujemy może też wspólnie sympozjum jemu poświęcone, księdzu Wojciechowi Turowskiemu. Ksiądz Stanisław Szulmiński, kiedy wstępuje do... To są takie najważniejsze daty związane z życiem, z formacją, z wchodzeniem w struktury PSM. O nich już wspomniał ksiądz Franciszek. Natomiast na tym slajdzie chcę pokazać to młode stowarzyszenie. 93 lata na świecie, 20 lat w Polsce w roku 27. Te dane 90 palotynów, natomiast tylko 21 księży, 23 alumnów i 46 braci zakonnych. Nie dotarłem do informacji, ile było nowicjuszy czy kandydatów, natomiast formowało się u nas w niższym seminarium w Wadowicach i w Chełmie nad Wisłą około 200 chłopców potencjalnie mogących zasilić także szeregi naszej kongregacji. Ksiądz Stanisław Szulmiński sam w jednym z listów do generała pisze o sytuacji stowarzyszenia z wielką troską i właśnie zauważa sam, że potrzeby personalne są ogromne, że brakuje księży, brakuje rąk do pracy, zwłaszcza jeśli chodzi o wychowywanie młodzieży. I myślę, że wstąpienie księdza Stanisława Szulmińskiego w tamtym czasie było ogromnym błogosławieństwem dla naszego stowarzyszenia. Był to kapłan już dobrze uformowany, miał 34 lata, 5 lat kapłaństwa, miał już doświadczenie, dobrze wykształcony po kulu, miał też doświadczenie rocznej posługi jako formator i moderator w seminarium w Łódzku. Tam między innymi pełnił funkcję dyrektora biblioteki seminaryjnej. Więc takiego człowieka było nam potrzeba. Nie może nas dziwić, że po rocznym nowicjacie, który odbył tu w Ołtarzewie, od razu został skierowany do Wadowic, do niższego seminarium na Kopcu, Kolegium Marianum, żeby tam pełnić posługę ojca duchownego i wykładowcy, bo była taka potrzeba. I właściwie przez cały swój pobyt w naszym stowarzyszeniu zajmował się dokładnie tym, czyli formowaniem młodzieży, tej młodszej, gimnazjalnej, ale później i kleryków, formacji do kapłaństwa. Ja tak może też trochę przyspieszę to moje wystąpienie, bo o tej pierwszej części to już ksiądz Franciszek powiedział. Całość tego tekstu to, jak już ksiądz rektor wspomniał, jest wydrukowana w tej publikacji, która gdzieś tam po południu będzie już dostępna. Przejdę do takiego porównania, zestawienia dwóch sylwetek. Sylwetki naszego świętego ojca założyciela i sługę Bożego, miejmy nadzieję, że już rychło błogosławionego księdza Stanisława Szulmińskiego.
Obaj Pallottini są, żyją bardzo krótko, bo ksiądz Vincenty Pallotti raptem 55 lat, ksiądz Stanisław Szulmiński 47, żyją na przełomie wieków, wieku XVIII lub XIX. Obaj przychodzą na świat w dość trudnych czasach, bo ksiądz Vincenty Pallotti w czasie Wiosny Ludów, wojen napoleońskich, no i upadku państwa kościelnego, a ksiądz Stanisław Szulmiński rewolucji bolszewickiej i dwóch wojen światowych, obaj na własnej skórze doświadczają prześladowania Kościoła. Obaj duchowni pochodzą z dość zamożnych rodzin. Jakub Pallotti, ojciec Wincentego, jest kupcem posiadającym w Wiecznym Mieście sklep z trzema filiami. Aleksander Szulmiński, ojciec Stanisława, jest nauczycielem, radnym miasta Kamieniec Podolski i po swoim ojcu Pawle Szulmińskim odziedziczył cztery kamienice w mieście, które stanowiły dochód rodziny. W domu rodzinnym obaj otrzymują staranne wychowanie religijne i intelektualne. Obaj zostają wyświęceni na prezbiterów jako duchowni diecezjalni, chociaż obaj posiadają powołanie do życia bardziej doskonałego w instytutach zakonnych. Ksiądz Vincenty Pallotti, wiemy, że chciał wstąpić do kapucynów ze względu na stan zdrowia. Realizacja tego powołania nie była możliwa. Pallotti i Szulmiński zdobywają staranne wykształcenie, są zdolnymi, inteligentnymi i oczytanymi kapłanami. Obaj znajdują zatrudnienie w seminarium duchownym, są wykładowcami i ojcami duchownymi. Obaj są wziętymi spowiednikami, kaznodziejami i rekolekcjonistami. Zarówno Pallotti, jak i Szulmiński dostrzegają potrzebę reformy Kościoła. Ksiądz Vincenty sugeruje zwołanie Soboru Powszechnego, ale świadomy, jak wiele nakładów wymaga zorganizowanie Soboru, postanawia rozpocząć reformę Kościoła oddolnie, poprzez działalność apostolatu katolickiego. Podobną drogą idzie jego duchowy syn, ksiądz Stanisław Szulmiński. Rozpoczyna on reformę Kościoła od samego siebie, do tej reformy, do tego dzieła zaprasza także innych, aby przez własne urobienie wewnętrzne budować jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Obu kapłanom leży na serce sprawa jedności chrześcijan. Obaj podejmują działania zmierzające do zrealizowania pragnienia Jezusa wyrażonego podczas ostatniej wieczerzy w słowach: Ojcze, spraw, aby stanowili jedno. Święty Wincenty zakłada w tym celu zjednoczenie apostolstwa katolickiego, a sługa Boży zakłada stowarzyszenie Apostolat Pojednania jako część integralną tegoż zjednoczenia. Warto zauważyć, że Apostolat Pojednania jest formą realizacji jednej z fundamentalnych zadań pobożnego zjednoczenia według wizji samego ojca Wincentego. Pallotti rozumiał zjednoczenie zarówno jako środek, czyli zjednoczenie wysiłków w celu budowania Królestwa Chrystusowego, ale również jako cel, czyli zjednoczenie wszystkich ludzi w jednym kościele pod jednym pasterzem. Słusznie Pallottiego uważa się zatem za prekursora ruchu ekumenicznego, a księdza Stanisława Szulmińskiego, śmiało myślę, można mu nadać ten sam tytuł, szerzej o działalności ekumenicznej jutro powie ksiądz profesor Pawłowski. O Stanisławie Szulmińskim, no właśnie, chociaż ta działalność ekumeniczna już była bardziej na początku XX wieku rozpowszechniona, było wiele kongresów i sympozjów, to jednak ksiądz Stanisław Szulmiński także na tym polu ma swój oryginalny wkład. To jego rozumienie ekumenizmu właśnie od takiego aktu wewnętrznego, od pracy nad sobą, od zwalczania w swoim sercu wszystkiego tego, co burzy jedność, co stawia podziały. Od tego należy rozpocząć pojednanie w Kościele, od swojego serca, od nauczenia swojego serca zdolności do jedności i zgodliwości, jak to ksiądz Stanisław mówi.
Święty Wincenty Pallotti i sługa Boży ksiądz Stanisław Szulmiński są kapłanami wielkich idei, zdolnymi do całkowitego poświęcenia się dla innych. Już za życia obaj uważani są za świętych. Obaj umierają w opinii świętości. Wymowne są również ostatnie gesty obu kapłanów. Ksiądz Pallotti na 9 dni przed śmiercią oddaje własny płaszcz swojemu zmarzniętemu penitentowi. Na skutek tego aktu miłosierdzia sam zapada na zapalenie opłucnej, co stało się bezpośrednią przyczyną jego zgonu. Ksiądz Szulmiński oddaje swoje życie jako wielkoduszny dar miłości względem Boga i bliźniego. W ostatnich godzinach życia dzieli się chlebem z Rosjaninem, współwięźniem obozu w Uchcie, Panfilowem. Obu można określić mianem męczenników miłości bliźniego. Obu kapłanów również łączy głęboka duchowość maryjna. Obaj byli ludźmi wielkiej pobożności, głębokiej modlitwy i poważnej ascezy. Chociaż drogi tych dwóch kapłanów nigdy z wiadomych przyczyn na ziemi się nie spotkały, to możemy przypuszczać, że dziś obaj cieszą się chwałą świętych w niebie. Tak wiele wspólnych elementów w biografii jednego i drugiego także może nie być przypadkowym. Teraz chciałbym pokazać, jak to w tym życiu duchowym, jak ksiądz Stanisław Szulmiński, chociaż będąc kapłanem diecezjalnym diecezji kamienieckiej, jak on realizował charyzmat palotyński. Niezwykłym cennym źródłem poznania duchowości sługi Bożego są jego własne zapiski duchowe, które rozpoczyna notować w seminarium tarnowskim w roku 1919. Obejmują one czasy począwszy od formacji seminaryjnej, od właśnie wiosny właściwie 1919 roku do maja 1934 roku, a zatem roku po złożeniu przez księdza Szulmińskiego wiecznej profesji w naszym stowarzyszeniu. Nie można wykluczyć, że poza tymi trzema zeszytami, które mamy w dyspozycji w ośrodku postulacji, istnieją jeszcze jakieś inne zapiski duchowe, które na skutek działań wojennych nie przetrwały do naszych czasów. Dla naszej pracy szczególnie cenne są zapiski z zeszytu trzeciego, a więc notatki, które pisał będąc w nowicjacie, czyli począwszy od sierpnia 1928 roku. Z notatek kreśli się nam obraz człowieka bardzo pokornego i dojrzałego. Sługa Boży zna swoje dobre i złe strony. Praca nad własnym urobieniem stawia, tę pracę nad własnym urobieniem stawia na pierwszym miejscu. Później jednak następuje pewnego rodzaju rewizja priorytetów. Od tego momentu sługa Boży stawia większy akcent na zaufanie Bogu niż na własne wysiłki. To oczywiście nie zwalnia go z pracy nad sobą, wręcz przeciwnie, podejmuje jeszcze większe wysiłki, aby odczytać wolę Bożą i za nią podążać w swoim życiu. Przez tę postawę sługa Boży staje się bardziej elastyczny, to znaczy zdolny do poddania się najmniejszym natchnieniom Boga. Podobną postawę widzimy w życiu naszego świętego ojca założyciela. Kiedy przyjrzymy się zapiskom duchowym Szulmińskiego, zauważymy wiele zbieżności z duchowością świętego Wincentego. W ostatnich dniach roku 1928 ksiądz Stanisław Szulmiński dziękuje Bogu za łaski otrzymane pod koniec w kończącym się roku. Na pierwszym miejscu wymienia łaskę spełnienia powołania, tego powołania, które w nim dojrzewało od roku 1915, które właśnie dopiero po wstąpieniu w szeregi palotyńskie mogło być zrealizowane. Wstąpienie do palotynów i możliwość realizacji swojego powołania do życia konsekrowanego sługa Boży poczytuje za największą łaskę Boga, jaką otrzymał w roku 28. Spośród
wielu innych, między innymi opieki nad młodszym bratem Mieczysławem, obronę pracy licencjackiej oraz liczne oświecenia. Na zakończenie wspomina również o swoich niedociągnięciach w dbałości o wierność w małych rzeczach i dlatego postanawia resztę nowicjatu poświęcić na ćwiczenie się w tej właśnie cnocie. W zapiskach duchowych Sługi Bożego możemy dostrzec kształtowanie w sobie palotyńskiego ducha wdzięczności. Święty Wincenty dziękował Bogu zawsze i za wszystko. Dziękował natychmiast po tym, jak skończył Boga prosić o jakąś łaskę. Tak, jakby już ją otrzymał. Dziękował również wtedy, gdy spotykały go zniewagi i porażki. Już w październiku 1928 roku, a zatem zaledwie po 2 miesiącach nowicjatu, Sługa Boży notuje ważne zdanie. Jestem tu w stowarzyszeniu jak syn marnotrawny w domu Ojca po powrocie. Jestem w domu Ojca. To było jego wielkie wewnętrzne poczucie, że rzeczywiście dotychczas ten czas spędzony w cudzysłowie w świecie był czasem takim marnowanym, natomiast teraz jest tam, gdzie być powinien. Warto zauważyć, że powyższe wypowiedzi łączy w sobie uczucie z jednej strony wdzięczności za powołanie do kongregacji palotyńskiej, a z drugiej strony takie poczucie niegodności bycia palotynem. I to połączenie tych dwóch elementów, ono występuje również w życiu naszego świętego założyciela, przecież on w swoich pismach też wielokrotnie pisał, że jest niegodny bycia członkiem Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego. Charakterystyczne jest zatem to poczucie niegodności bycia palotynem. Również ojciec założyciel miał to poczucie niegodności przynależności do pobożnego stowarzyszenia. W obu przypadkach poczucie to jest przejawem głębokiej pokory. Z tej cnoty rodzi się zdolność do wdzięczności. I myślę, że zarówno święty Wincenty Paloty, jak i ksiądz Stanisław Szulmiński są takimi wielkimi nauczycielami. Z jednej strony pokory, a z drugiej strony wdzięczności za to, że jesteśmy w domu Ojca. Że my jako członkowie Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego jesteśmy w tym charyzmacie pięknym, jak w domu Ojca. Heroiczna miłość i duch ofiary to też dwie cechy, które widzę łączą zarówno ojca założyciela, jak i księdza Stanisława Szulmińskiego. W życiu Sługi Bożego, podobnie jak w życiu założyciela, cnota miłości osiąga stopień heroiczny. W obu przypadkach miłość łączy się z duchem ofiarnym. Szulmiński w obliczu tak licznych cierpień bliźnich postanawia nie skupiać się na samym sobie, ale swoją uwagę koncentrować jedynie na potrzebach drugiego człowieka. Już od młodości w Stanisławie Szulmińskim kształtuje się duch ofiary i poświęcenia dla dobra bliźnich. W tej cnocie utwierdzali Szulmińskiego kolejni kierownicy duchowi. Podczas swoich rekolekcji przed subdiakonatem Szulmiński zapisał: w moim życiu osobistym przyjęcie subdiakonatu jest chwilą najważniejszą. Jest czymś podobnym do profesji zakonnej. Oddaję się całkowicie Panu Bogu. To oddanie się przyniesie mi krzyż, ale słodki krzyż jarzma Chrystusowego. Szulmiński nie boi się krzyża cierpienia. Regularnie podejmuje on wielotygodniowe posty o chlebie i wodzie, które ofiarował za innych, zwłaszcza o nawrócenie Rosji. Sługa Boży w listopadzie roku 1928 złożył akt heroiczny miłości za dusze w czyśćcu cierpiące.
Wielkim propagatorem tej formy wspierania zmarłych był błogosławiony Honorat Koźmiński, który jednemu ze założonych przez siebie zgromadzeń bezhabitowych wyznaczył jako rys charyzmatu właśnie modlitwę za dusze czyśćcowe. Ten akt heroicznej miłości za dusze czyśćcowe polega na bezinteresownym ofiarowaniu wszelkich zasług duchowych, modlitw, ofiar i odpustów, zarówno za życia, jak i po śmierci. W tej jednej intencji, za dusze w czyśćcu cierpiące. A zatem osoba, która składa ten akt heroiczny, decyduje się dobrowolnie i świadomie pozostać w stanie czyśćca aż do końca jego istnienia, aż ostatnia dusza nie opuści tego miejsca. Staje niejako w kolejce. Miejsca oczywiście w cudzysłowie. Podobny akt składa nasz święty ojciec założyciel. On również jest propagatorem modlitwy za zmarłych i wszystkie swoje odpusty ofiarowuje także w tej intencji o uwolnienie dusz czyśćcowych z mąk. To jest znamienite zarówno w duchowości właśnie księdza Stanisława Szulmińskiego i Wincentego Palottiego. To jest ten fragment, ksiądz Stanisław Szulmiński w swoim duchowym notesie zapisuje: za duszę w czyśćcu, akt heroiczny, łącząc też to, co mogę uprosić za żywych, za Podolę, Ukrainę i Rosję. Ksiądz błogosławiony Honorat Koźmiński twierdził, że jeśli my modlimy się, ofiarujemy swoje modlitwy za zmarłych i oni idą do nieba, to w ten sposób zyskujemy orędowników w niebie. Ksiądz Szulmiński idzie jeszcze krok dalej. On nie chce tych modlitw, które mogą wypraszać już ci zbawieni w niebie, którym pomógł, za siebie. On chce, aby te modlitwy ich przed tronem Boga poszły za nawrócenie Rosji, za swoje ukochane Podole i Ukrainę. W ten sposób ksiądz Stanisław Szulmiński wypełnia pięknie, wpisuje się pięknie w miłość Chrystusa, która przecież nas jako palotynów powinna przynaglać. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Decyzja księdza Szulmińskiego o złożeniu tego aktu była dobrze przemyślana. Już w roku 1919 wśród swoich postanowień pisze: wszystkie uczynki i modlitwy swoje wraz z krwią przenajdroższą ofiaruje przez ręce Najświętszej Maryi Panny za dusze czyśćcowe, prosząc, niech się modlą za nawrócenie grzeszników i za mnie. Czyli 9 lat wcześniej jeszcze prosi, aby te dusze modliły się również za niego, a po tych 9 latach dochodzi do tego przekonania, że wszystkie, nawet to, co one mogą wyprosić, oddaje za nawrócenie Rosji. Podobnego aktu, to już wspomniałem, dokonał święty Wincenty Pallotti. Decyzja sługi Bożego wydaje się być przemyślana i dojrzała, a nadto głęboko wpisuje się w palotyńską duchowość. Sam Wincenty Pallotti był propagatorem modlitwy za zmarłych. Tu wyświetla się jedno z licznych miejsc w pismach świętego Wincentego Palottiego, w którym pisze i poleca tę modlitwę za zmarłych. Przejdę dalej. Stałość w dążeniu do świętości. Pierwszym i najważniejszym zadaniem, jaki postawił sługa Boży przed członkami założonego przez siebie apostolatu pojednania, w tym także przed samym sobą, to praca nad własną świętością. Był on przekonany, że droga do pełnej jedności wiedzie przez wewnętrzne urobienie członków apostolatu. Ta postawa, stałość w pracy nad sobą, cechowała księdza Stanisława przez całe jego kapłańskie życie. Szulmiński nigdy nie zrezygnował z pracy nad pogłębieniem swojego ducha. Dążenie do osobistego uświęcenia
tego uświęcenia żądał także od członków stowarzyszenia nasz święty założyciel. Święty Wincenty pragnął, aby stowarzyszenie emanowało świętością swoich członków. Świętość jest niejako jego drugim imieniem, pisze w jednym z artykułów siostra Monika Cecot. Palotti pragnął świętości i pragnął apostolstwa. Świętości, która była celem jego apostolstwa i apostolstwa, które było drogą do świętości. Pragnął i realizował, aż sam stał się świętością dla apostolstwa. Zjednoczenie apostolstwa katolickiego zaczyna się od zjednoczenia z Bogiem, od mojego osobistego zjednoczenia z Bogiem, poprzez modlitwę, adorację, częstą komunię świętą, poprzez umartwienia, ascezę, cierpienia i wyrzeczenia. Czyli drobne, poprzez te drobne ofiary, które my możemy składać Bogu. Od własnego zjednoczenia z Bogiem rozpoczyna się zjednoczenie w Kościele i w świecie. To rozumienie jedności Palottiego współbrzmi z ideą Szulmińskiego, który od troski o swoją osobistą świętość zaczyna drogę do zjednoczenia chrześcijan. Szulmiński jasno rozeznawał swoje miejsce i powołanie w Kościele. Ma być swoistym ziarnkiem gorczycznym i zaczynem jedności Kościoła. Wszystkie swoje dzieła ukierunkował na ten jeden cel – nawrócenia bolszewickiej Rosji. To też pięknie się wpisuje w orędzie Matki Bożej w Fatimie. Ten sam rok, 1917, objawienia Fatimie, w Rosji wybucha rewolucja bolszewicka, a w tym samym roku w Żytomierzu mury seminarium przekracza ksiądz Stanisław Szurmiński i ta droga, zbieżność pod jedną datą tych trzech wydarzeń też wydaje nam się dziś z perspektywy czasu nieprzypadkowa, bo ksiądz Stanisław Szurmiński pięknie realizuje w swoim życiu to, do czego wzywała Matka Boża w Fatimie, chociaż nie miał prawa orędzia fatimskiego znać, bo ono do Polski dopiero jak ksiądz sekretariatu do spraw fatimskich jest przekonany, z którym konsultowałem, to dotarł dopiero po wojnie w 1946 roku orędzie Matki Bożej z Fatimy te treści objawień. W pierwszej kolejności obaj podejmują wysiłki duchowe, ofiarują w intencji jedności swoje modlitwy i podejmują ćwiczenia ascetyczne. Obu kapłanom zależy na jedności Kościoła. Zarówno to jest wyraźny rys naszego charyzmatu, zresztą obecny do dnia dzisiejszego w naszych modlitwach codziennych. Modlimy się o jedność chrześcijan. To jest to współodczuwanie nasze palotynów z Kościołem, z potrzebami Kościoła, a jedność w Kościele jest sprawą priorytetową. Bo jeśli nie ma jedności, to jesteśmy antyświadectwem dla ludzi z zewnątrz. Dobrze to rozumiał zarówno święty Wincenty Palotti, jak i ksiądz Stanisław Szulmiński. Jedną z takich charakterystycznych cech też duchowości zarówno księdza Szulmińskiego, jak i księdza Wincentego Palottiego jest posłuszeństwo Bogu i przełożonym. Przygotowując się do wiecznej profesji we wrześniu 1933 roku, sługa Boży zapisuje modlitwę, w której ujawnia się jego rozumienie posłuszeństwa. Sługa Boży przez cnotę posłuszeństwa rozumie posłuszeństwo całkowite i ślepe. Jest to posłuszeństwo takie, jakiego żądał od swoich synów święty Wincenty, z którego przykładu a którego przykład zostawił nam sam Jezus Chrystus, Syn Boży, posłuszny woli Ojca aż do końca. Z miłości do Boga i drugiego człowieka chce się całkowicie poddać woli Bożej i rozumie doskonale, że jest to droga uświęcenia osobistego i źródło skuteczności apostolskiej. Posłuszeństwo całkowite, bezgraniczne i heroiczne jest zatem
poprzedzone postawą dyspozycyjności. Stając wobec majestatu Boga w całkowitej wolności od jakichkolwiek ludzkiej determinacji, sługa Boży otwiera się całkowicie na wolę Bożą, wyrażającą się również w zarządzeniach przełożonych. Postawa ta wypływa z miłości do Boga. Szulmiński często powtarza jako akt strzelisty słowa Jezu amo te. Ale 12 lutego 1929 roku zauważa, że te słowa są tylko pustym sloganem, jeśli za nimi nie idą czyny, jeśli nie jest wewnętrznie i zewnętrznie posłuszny, poddany woli przełożonych, ale także ustawą naszego stowarzyszenia. Szulmiński postanawia wyraźnie wypełniać regulaminy, ustawy, plan dnia w duchu posłuszeństwa. Warto wspomnieć, że święty Wincenty Palotti przestrzega współbraci i ostro napomina każdego, kto poddałby się pokusie naruszania ustaw i regulaminów, nazywając ich nawet burzycielami stowarzyszenia. Wśród naczelnych zasad, którymi winien się kierować członkowie pobożnego zjednoczenia, jest zasada miłości, którą Chrystus zostawił jako prawo konstytutywne Królestwa Bożego i wspólnoty Kościoła. Echo takiego do głębi palotyńskiego rozumienia widzimy w jednym z tekstów modlitw ułożonych przez sługę Bożego. Ten tekst teraz wyświetla się na slajdzie. Już mam kończyć? To przejdę dalej. Takim charakterystycznym też rysem obu duchowości jest maryjność. Dzieła, które obaj palotyni powołują do istnienia, oddane są pod możny protektorat Najświętszej Maryi Panny Królowej Apostołów, zarówno zjednoczenie, którego Maryja jest patronką, jak i apostolat pojednania. Jemu także patronuje Najświętsza Maria Panna Królowa Apostołów. Szulmiński, podobnie jak Palotti, jest wielkim czcicielem Matki Bożej. Praktykuje modlitwę różańcową, nosi szkaplerz, stara się naśladować Matkę Jezusa, kształtując w sobie jej cnoty. Nadto rozkrzewia jej imię, rozsławia jej imię w kazaniach, konferencjach czy podczas kateches szkolnych. Ufał on Maryi tak jak święty założyciel. Powierzał jej swoje życie i kapłańską posługę. Wobec Maryi już na początku formacji seminaryjnej 11 marca 1919 roku, jeszcze w Żytomierzu, w swojej celi numer 18 dokonuje aktu konsekracji siebie na własność Bogu. Ksiądz Stanisław Szulmiński, pomimo iż był formowany poza stowarzyszeniem i wstąpił już jako dojrzały kapłan, zintegrował się ze środowiskiem palotyńskim, ideę ojca założyciela uczynił swoimi własnymi ideami, a wspólnotę palotyńską postrzegał jako swoją matkę, tak ją nazywa w jednym z listów, i ojcowski dom. Był wdzięczny Bogu za powołanie do kongregacji palotyńskiej i czuł się odpowiedzialny za jej apostolską misję oraz jej rozwój. Postrzegał palotynów jako ewangeliczną sól ziemi i ogień Boży, który ma rozpalić serca wszystkich ludzi. Ta troska wypływa, ona jest też widoczna w dość długim liście, który w 1934 roku, a więc dopiero był rok po wiecznej profesji, pisze do generała. Wtedy była taka praktyka, że rozsyłano zapytania przed nowymi wyborami do Rady Regii, żeby każdy z członków po wiecznej profesji, no było ich niewielu, tam 22 czy 3, wtedy niewielka wspólnota, więc każdy miał napisać, jakie są bolączki, problemy, przed którymi stoi prowincja, i wskazać ewentualnych kandydatów na regionał superiora i członków zarządu regii. To jeszcze wtedy była
regia. I z tego listu przebija wielka troska o stowarzyszenie, o jego rozwój. Rzeczywiście ksiądz Stanisław bardzo mądrze dostrzega problemy, które wówczas były w naszej regii, ale też konkretne daje wskazania, co należy zrobić, żeby z tej trudnej sytuacji wyjść. I sytuacja finansowa akurat była najmniejszym, wydaje się być, problemem. O tym wszyscy wiemy, że prowincja nasza wówczas przed wojną była mocno zadłużona. Już kończąc ostatnie dwa zdania, na zakończenie należy postawić kilka pytań do dyskusji. Myślę, że to może być takie dobre przejście do dyskusji. Czy uprawnionym byłoby interpretowanie powołania sługi Bożego księdza Stanisława Szulmińskiego do naszego stowarzyszenia, do Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, jako upomnienie się Boga o realizację ekumenicznego rysu charyzmatu naszego stowarzyszenia? Bo być może w tamtym czasie stawiano dość mocny akcent na działalność misyjną, natomiast zbyt słabo na tę ekumeniczną działalność. Na ile idee, którymi żył święty Wincenty Paloti i sługa Boży ksiądz Stanisław Szulmiński, są dziś przez nas realizowane? Czy są aktualne w naszych czasach, bo może już nie są aktualne? A jeśli tak, to co my jako duchowi synowie i duchowe córki świętego Wincentego Palotiego w tym zakresie robimy? Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę.